Ogłaszam nagrywanie. O, jeszcze lepiej. O, mamy coś. Trzeba było przebyć długą drogę, żeby się tu dostać. Wreszcie dotarłam do końca. Teraz muszę tylko wpaść na to, w jaki sposób dostać się do wieży. Myślałam, że już przeszłam 3 próby, a jeszcze to. Pewnie nie będzie łatwo. To jakby otwór, nie? Studnia. Czegoś tam. To pewnie musi być studnia tworzenia. Wcale nie jest tak nadzwyczajna, jak się spodziewałam. Nie? Nie? Coś tam. To studnia tworzenia. Jest bardzo głęboka, bardzo czysta, bardzo oczywiście magiczna. To studnia tworzenia. Bardzo głęboka, bardzo czysta, no i oczywiście magiczna. To muszę rzucić? Nie. Ma dysk. Dysk? Chyba będzie dysk, nie? Kamienny. A zgadłam. O kurde. Aha. Woda znika, super. Co jeszcze? Lawa? Co to jest? O Jezus. Woda uformowała się na kształt ręki. A, super. Co jeszcze? Mojej ręki? Raczej apry ręki, Jazie. Wow. To jest 13-14 rozdziałów. No. A? Co się dzieje? Halo? Czyja to ręka? O nie. To jest ten chyba. Nie. Nie, strażnik. Wow. Strażnik się już... Dzięki Bogu, że przyszedłeś. Myślałam, że już po tobie. Moja ścieżka była inna niż twoja. Ty musiałaś poddać się 3 próbom. Dobrze, że mnie ostrzegłeś. To miejsce wygląda jak jakiś freudowski koszmar. Pierwszy psycholog, który zacznie tu organizować wycieczki, wbije fortunę. To się dopiero nazywa terapia wstrząsowa. To święte miejsce. Tylko wybrańcy mogą dojść aż tutaj. Dlaczego studnia stworzenia nie zareagowała na moją rękę? Przecież przeszłam wszystkie próby. To dziwne. Masz być 13 strażnikiem, prawda? Równowaga cię wybrała. Twoja ręka powinna była otworzyć wieżę, tak jak ja to zrobiłem. Dlaczego tobie się to udało? Choć opuściłem wieżę, to ciągle jestem strażnikiem. I będę nim aż do czasu, kiedy przejdziesz przez rytuał i zajmiesz moje miejsce. Uważaj. Chyba coś się zaczyna dziać. Wieża nas wciąga. No. O. Lewituje to. Do góry. Ja cię kręcę. Ej, tam jest jakaś osoba. Ty chyba ma gawę. Wow, wieża wciąga. Ja cię kręcę. Co tu się od Jania Wafla? O! Nigdy nie myślałem, że znowu zobaczę to miejsce. O, zimno tu. Zawsze to było tak zimno? Nie wiem. Kiedy byłem tu ostatnim razem, niewiele czułem. W każdym razie ja zaraz tu zamarznę.
spędziłem w tej wieży ponad 1000 lat. A mimo to nie pamiętam, żebym kiedyś czuł zimno czy ciepło. Kiedy się jest strażnikiem, ważna jest tylko równowaga i obowiązek wobec niej. Nic nie czułeś? Nie ma miejsca na uczucia. One szkodzą równowadze. Byłem przewodnikiem pomiędzy magią i logiką, pomiędzy chaosem i porządkiem. Musiałem być czysty. To musiało być straszne. Nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Byłem szczęśliwy na tyle, na ile można być szczęśliwym. Aż do samego końca, kiedy stałem się niespokojny. A wtedy opuściłeś wieżę? Nie miałem wyboru. Równowaga tak mi nakazała. Zanieczyszczałem to, co przeze mnie płynęło i nadszedł czas, żeby ktoś mnie zastąpił. Więc teraz moja kolej, żeby zostać strażnikiem. Boisz się? Nigdy w życiu się tak nie bałam. 1000 lat. Kiedy skończę, nic już nie będzie. Moich przyjaciół, rodziny. Świat zmieni się pewnie nie do poznania. Wiem, April, sam to przeżyłem. Kiedy powróciłem do Stark, nie mogłem uwierzyć, że wszystko to, co kiedyś znałem, całe życie, które pamiętałem tak dobrze, jak to było wczoraj, wszystko zniknęło. Byłem zagubiony, samotny, umierałem, aż agenci awangardy znaleźli mnie na ulicy i uwięźli. Wstyd przyznać, ale to była ulga. Karmili mnie, miałem wygodne miejsce do spania. Nie dziwię się, że się boisz, ale pomyśl o tym, że twoja ofiara będzie zbawieniem ludzkości obu światów. Czy jest coś lepszego? Czy jest jakaś większa nagroda niż to, że możesz czuć się jak Bóg? Uwierz mi, nie zależy mi na tej nagrodzie. Gdyby tylko dało się tego uniknąć, zrobiłabym to bez chwili zastanowienia. Ale nie mam zamiaru uciekać przed odpowiedzialnością. Jeśli takie jest moje przeznaczenie, muszę je przyjąć. To dobrze. Źle by było, gdyby ci nie zależało na uczuciach. Ale ty zgadzasz się na ich utratę w obliczu swojego strachu. Więc co teraz? Co mam zrobić? Podejdź do dysku. Jeśli jesteś nowym strażnikiem, wieża cię przyjmie. No cóż, niech tak będzie. To tylko 1000 lat. Mhm. Tak, tylko. Ja cię kręcę. Jedna epoka. Masz rację. W takim razie moje podejrzenia się sprawdziły. Co? Jakie podejrzenia? Mhm. Że nie zostałaś wybrana, żeby zająć moje miejsce w wieży. Nie jesteś 13 strażnikiem. Ale jeśli nie ja, to... Myślę, że potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No, wiedziałam. Jak się tu dostałeś? Trzymał się tu. O filmik. O. Jak wiedziałeś? Był twoim szefem, a ty nie miałeś pojęcia, dla kogo pracujesz? Żałosne. Drogę? Nie żartuj sobie ze mnie, mała. Tylko sobie ze mnie nie żartuj. Ja nieco. Ja nieco. Czujesz?